Cześć, tutaj Tumek.pl z browargrynia.com. Dzisiaj kolejna degustacja z pleneru. Wcześniej wspominałem Wam, gdzie nagrywałem materiał na Górze Strykowej w temacie kapitana Raginisa. Bunkier ten, konkretnie ten bunkier chronił mostu, który w oddali, nie wiem czy będzie go widać, mieni się w kolorze białym. To tym mostem, to tymi rozlewiskami Niemcy w ilości 40 tysięcy żołnierzy mieli się przeprawić, co w lecie nie jest prostą sprawą, natomiast jeżeli przyjdą roztopy, to byłaby kompletna porażka. Stąd chłopaki musieli usunąć zagrożenie w postaci bunkra na Strykowej Górze, dowiedzonego przez Włodzimierza Raginisa, a był to nie lada zgryz. Miejsce to nazwane zostało polskimi Termopilami. Żołnierzy określa się mianem Spartan, dlatego że no, stosunek 40 do 1, ja się powtórzę, ale to naprawdę nie jest prosta sprawa. Poprzednio degustowaliśmy piwo litewskie, jako że pasowało do miejsca, czyli cowało, to nie wiem. Jeżeli kogoś obraziłem, to przepraszam, ale no, myślę, że akurat litewskie piwo licowało, dlatego że no, obroną tego bunkra zajmował się Litwin, Polako-Litwin, Polak urodzony na Litwie. Dzisiaj degustacja piwa, które licuje do tego miejsca, Das IPA, Indian Pale Ale Das. Za o czym świadczy to słowo Das? Kapsel świadczy o tym, że piwo będzie z browaru Pinta, jak to ktoś mówi, Brewa Pinta. Piwo uważone jest w zawierciu. Chłopaki ważą piwa, które są stylowe, które są w porządku. Uważyli jedno wybitne piwo, uważam, Imperatora Bałtyckiego, którego zdegustujemy kiedyś tam. Gdzieś tam trzy buteleczki są, czekają na dobre czasy. Butelka półlitrowa. Dlaczego Das IPA? W ogóle IPA, no to wiadomo, że jest to piwo górnej fermentacji typu ale, mocno chmielone na aromat i na smak chmielami amerykańskimi. Das IPA powinna być chmielone chmielami typowo niemieckimi. Co czytamy? Skład słody Weyermann, czyli niemiecki, pilzneński oczywiście, pszeniczny, jasny, karapils, kara red, czyli taki, który barwi na czerwono, chmiele, DE, czyli Deutschland, ja mam niemieckie nazwisko, więc będę tutaj popisu wystrzelał, Polaris, Hallertau, Cascade, TNT, Fantasia i Mandarina Bavaria. Są to chmiele typowo niemieckie, ale też chmiele typowo eksperymentalne. Jeszcze raz powtórzę, Polaris, Hallertau Cascade, to jest jeden, TNT, to nie słyszałem o czymś takim, Fantasia, też nie słyszałem, Mandarina Bavaria, to słyszałem coś o tym. Ekstrakt 13.1, alkohol 5.0, IBU 52, czyli takie delikatne 50+, co powinno być akceptowalne. Temperatura 10 stopni, no myślę, że mam 12 niestety, no ale okej. Polecania szkło Pinty, to polecane szkło, to możemy sobie darować. Co tu je czytamy? Sprawdzamy niemieckich chmielarzy. No ja sprawdzam niemieckich żołnierzy tutaj na tym miejscu. 3 dni trzymało ich 400 osób. Średnio, nie? Ale generalnie mówi to dużo o Polakach. Jak się nie da, jak się da. W tym są Polacy najlepsi. Mówisz IPA, myślisz chmiel. Albo mówisz IPA, myślisz chmiel. Zaczęli Anglicy w XIX wieku. India Pale Ale, zakonserwowane chmielem, bez uszczerbku podróżowało z Europy do Indii. Bo taka jest geneza IPA. 150 lat później do akcji weszli Amerykanie ze swoimi cytrusowymi odmianami chmielu i uczynili z IPA najbardziej pożądany gatunek piwa rzemieślniczego. I taka jest prawda. Ja tu nie będę mówił o tym, że generalnie robią te browary dlatego, że łatwo ukryć wady, zresztą nie ma wad, podejrzewam, albo że po prostu się sprzeda, bo takie jest zapotrzebowanie rynku. Lata mijały, aż niemieccy chmielarze wreszcie zareagowali. Mandarina Bavaria, TNT, Fantasia to niektóre propozycje na nowe czasy. Pinta sprawdza Niemców i waży Das IPA, obficie chmielone nowymi i eksperymentalnymi odmianami Hallertau. Prust. To jest takie niemiecko-pruskie na zdrowie. A więc sprawdzamy. Jeszcze raz powtórzę, co będziemy tutaj spijali. Das IPA.
IPA. Fajna etykieta, aczkolwiek brakuje mi trochę niemieckich akcentów. No oczywiście jest tutaj, tak? German IPA. Mamy informację o ekstrakcie, 13.1. Piwo dostałem dzięki piwom Świata Białystok. Pinta. Kapselka nie wyrzucam w przyrodę, do kieszeni. No słuchajcie, no jest coś wspaniałego, krótko mówiąc. No dobra, piwo typowo w kolorze IPA. Ja odstawię butelkę, przepraszam, zniknę na chwilę. Piękna piana. Piana podobna do tego litewskiego piwa. Biegnąca wydma bodajże. Piana piękna. Aromaty trochę mi tutaj wiatr zabiera, ale uwierzcie mi, że jest świetnie. Jest świetnie. Wysycenie jest świetne. Kolor jest świetny. Jak widzicie, stopka przejrzy. Generalnie, no takie nawet chyba opalizujące. Ja nie zwróciłem uwagi, czy jest filtrowane, czy nie. Na zdrowie. Wow. 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 Piwo jest pasteryzowane, więc no nie wiem, czy jest filtrowane. Nie wydaje mi się, chociaż trochę jest zawsze zaklarowane, ale jak to Niemcy. Niemcy we wsi. W ogóle tutaj na taką sytuację, kiedy nie wiadomo, o co chodzi, w tych rejonach Podlasia mówi się Niemcy we wsi. Idę tam, a tam Niemcy we wsi. Człowiek nie jest pewnie wprawny, mówi, kurczę, to Niemcy. Bła. Wow. Słuchajcie, kończąc degustację, 8 na 10. Nie sądziłem, że tak miło i pozytywnie zaskoczy mnie Das IPA. Raj dla sensorów. Słuchajcie, goryczka jest właściwa. Ja wiem, czy to jest 52 IBU? Może ja jestem tak zepsuty już. Świetne. Widzę, że idzie taki front burzowy, więc będę się powoli streszczał. Pamiętajcie o tym moście. Most nad Narwią. W miejscowości Wizna. Wokół tereny rozlewiskowe Narwi, tak zwane bagna. Największe torfowisko w Polsce. 300 tysięcy hektarów. 300 tysięcy hektarów bagien. Piwo doskonałe. Das IPA sprawdzona. Polecam. Jeżeli złapiecie tam buteleczkę, konkretnie polecam. Jest to fajna odmiana IPA, stylu IPA. Ja oczywiście będę jeszcze długo IPA-ki degustował, ponieważ ten styl bardzo mi odpowiada, a lubię zapach i aromaty chmielowe. No tutaj mogłem poczuć, chociaż jak mówię, wiatr mi trochę zabiera, ja całej butelki nie spiję. Ale no, fajne te chmiele są. TNT, Fantazja, Mandarina Bawaria. No Hallertau to jest znajomy, tak? Polaris. Czy to piwo jest słodkie? Jest jakaś słodycz, ale ona jest zaraz kontrowana goryczką. Słuchajcie, generalnie mandarynka z butelki leci. Ja tutaj, chociaż pokalek jest taki sędziowski, ale pewnie teku bardziej by oddał aromat. Słuchajcie, boskie. Boskie, bo po raz pierwszy w piwie w ogóle czuję mandarynkę. Jaki to jest świetny zapach. TNT, rozumiem, ma rozwalić mnie w goryczy albo w aromacie. W tych okolicznościach przyrody chciałbym sparafrazować misia, albo nie, lepiej tego nie zrobię. Chciałem wam to piwo po prostu polecić. Ja kupiłem dwa, zobaczę jak ono się zachowa później. Jeżeli miałbym się do czegoś czepić, to oczekiwałbym na etykietce jakichś akcentów
nie wiem, flagi niemieckie, bo czuję, że... No nie wiem właściwie, co czuję. Co wy czujecie? Napiszcie pod filmem. Co? Jak odbieracie tą etykietę? Może się mylę. Nie wiem. Może zielone, może coś z chwilami, żółte to kolor piwa, czyli ale. Trudno powiedzieć. Jestem zauroczony tym piwem, polecam. Sprawdziliśmy Niemców. Niemcy są dzisiaj naszymi przyjaciółmi. Więc nie ma o co się burzyć. Nie było tematu. Mega sesyjne piwo, bardzo dobre. Smak mandarynek, ale też jednak owoców tropikalnych, mango. Polecam, polecam, polecam. Najwyższa do tej pory moja ocena. 8 na 10. Dash IPA, Dash IPA, browar Pinta, ważący na zawierciu. Słuchajcie, doskonałe, doskonałe, prawie doskonałe. No doskonałe będzie 10 na 10. 8 na 10, super, świetnie. Chłopaki, no zaskoczyliście. Pozytywnie. Nie no, boskie. Nie wiem, czemu tu nie ma takiej mandarynki. Może dlatego, że po prostu wieje wiatr. To są minusy degustacji polowych. Kurka wodna, no ten aromat mnie zabija. Dobra, przedłużam. Świetne. 8 na 10. Dash IPA, jak zobaczycie, po prostu kupcie. Kupcie, spijcie. Jeżeli wam nie zasmakuje, to nie ja. Ale naprawdę, jeżeli chcecie posmakować IPA, nie być uderzeni ogromną jakąś goryczą, świetne piwo, świetne, świetna pogoda, w ogóle słońce wychodzi, super. Do zobaczenia, chłopaki, dziewczyny.